Hej, witam was bardzo serdecznie dzisiaj znowu w retro gamingu. Tak jest, dzisiaj przedstawiam wam świetną grę, naprawdę świetną grę z dzieciństwa. Wojownicze żółwie ninja. Tym razem mamy tutaj arcade bodajże grę. Gra bardzo znana i lubiana przede wszystkim przez fanów serialu animowanego o tej samej nazwie właśnie, Wojownicze żółwie ninja. Wcielamy się w jednego z czterech świetnych bohaterów. Każdy z nich miał swoją broń, swój kolor opaski na oczach. Między innymi Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael i Splinter. Oczywiście ich przywódca i sensei, genialny, honorowy szczur pod nazwą Splinter. Wielki, wielki, największy wróg, Shredder, oczywiście mistrz ninjitsu, główny przeciwnik żółwi. Jeżeli chodzi o samą grę, gra naprawdę świetna na długie godziny. Przede wszystkim z kumplem mogliśmy zasiąść nawet do rozgrywki dwuosobowej. Każdy z nas brał swojego bohatera, który różnił się kombinacją ciosów oraz innym rodzajem broni, który mogliśmy mieć w wyposażeniu. Jeżeli chodzi o wspomnienia, to naprawdę są to świetne wspomnienia, ponieważ serial był bardzo dobry, przede wszystkim na tak zwaną wieczorynkę, można było zawsze go zobaczyć sobie wieczorami, ale także leciał popołudniami w telewizji polskiej. Jeżeli chodzi tutaj o sam klimat gry, no muzyka kojarzy się przede wszystkim z serialem animowanym i komiksem, także co tu dużo mówić. Sami żółwie ninja oczywiście, element humorystyczny, to, że lubili zawsze pizzę, wyskakiwali z tych wszystkich podziemi, przez studzienki kanalizacyjne, to sprawiało, że ta gra naprawdę była świetna. Jeżeli chodzi o inne kontynuacje tej gry, to także były kolejne części. W jednej z tych części mogliśmy nawet walczyć coś typu Street Fighter i Tekken, przeciwnik przeciwko przeciwnikowi, mogliśmy walczyć żółwie kontra Shredder i na zmianę wiele bohaterów. Natomiast tu jest akurat przedstawiony arcade game, który miał swoje naprawdę 5 minut w 91 roku. Jeżeli chodzi o inne gry tego typu, to jeszcze więcej znowu w retro gamingu już niebawem. Do usłyszenia i cześć.